Siemaneczko, to Szakal z tej strony. Witam Was w Quick Newsach kolejnej edycji. Dzisiaj wersja 22. Ostatnie newsy mieliśmy z piątku, więc z tygodnia ostatniego strzelimy sobie newsiki, aktualności i jakieś artykuły. Oczywiście dzisiaj wielka impreza Nvidia, premiera nowych kart, o tym też później będzie. Był event Firefalla, miał być event Firefalla, ale niestety nie było. I przypominam, jestem również dostępny tu na czacie, jak i możecie pisać na Twitterze. Będę w razie czego na pytanka odpowiadał. Te pik-pik, co było słychać tego ptaszka, to było właśnie to było powiadomienie z maila albo z Twittera. I lecimy. Ostatni news mieliśmy tu o X-Note chyba. Nie, to nie było, to był nie news o X-Note, tylko o artykuł o X-Note, a tutaj mamy ostatnio Qualcomm Snapdragon, więc mamy taki newsik i zasuwamy. Zobaczymy, co tam było nowszego. Fable Anniversary ze wsparciem dla modów na PC, to nas nie interesuje. Ice Bucket Challenge w wykonaniu S-Rocka. Robiłem Ice Bucket Challenge, coś o tym wiem. Jeśli nie widzieliście filmu, to obejrzyjcie, a potem poczytajcie komentarze poniżej, bo jest grubo. Zwróćcie uwagę na monitor, co się dzieje. Więcej wam nie powiem, niespodzianka. Jest beka. I ja niestety nie polał wodą, tylko sypnęło lodem. Siema, DCG. Stalkerze. Dobra, sypnął lodem i trochę rozproszoną wodą i tak komputer się... Dobra, lecimy dalej. Intel Core M. Pierwsze wyniki wydajności prezentują się naprawdę przyzwoicie. Zaprezentowana przez Intela platforma Core M nie jest już tak tajemnicza jak wcześniej. Niebiescy w końcu zaprezentowali światu swoje nowe 14-nanometrowe procesory dla urządzeń mobilnych, choć początkowo bez jakichkolwiek testów wydajności. Dzięki ekipie z Hot Hardware dowiedzieliśmy się, jakiego skoku wydajności możemy się spodziewać. Chcecie wiedzieć więcej? Czytajcie. Lecimy dalej. To nas interesuje... Intel proces 10 nanometrów w 2016 roku, 7 nanometrów za kilka lat, a więc długo. Podczas IDEA 2014 Intel ujawnił kilka informacji dotyczących nowych procesorów produkcyjnych, w których produkowane będą kolejne serie procesorów niebieskich. Okazuje się, że 10 nanometrów nie jest wcale tak odległa, ale na 7 będziemy musieli poczekać kilka dobrych lat. GTA 5. Znamy datę premiery gry na PC i konsolach PS4 oraz Xbox One. Rockstar w końcu ogłosił, dla tych wszystkich, którzy lubią oczywiście serię GTA, bo ja nie, oficjalne daty premier GTA 5 na konsole obecnej generacji komputer osobiste. Posiadacze tych pierwszych zawitają do Los Santos jeszcze w listopadzie tego roku. PC-towcy niestety będą musieli poczekać do końca stycznia 2015. Więc tyle. To nas interesuje. Elsa. Pamiętacie Elsa? Zarąbiste karty graficzne kiedyś były. Takie półprofi. I Galaxy GeForce GTX 750 Ti, jednoslotowe karty graficzne. Karta graficzna Nvidia GeForce 750 Ti oferuje bardzo dobry stosunek wydajności do poboru prądu. Konstrukcja ta jest dość energooszczędna, dlatego pozwala na dużą dowolność w projektowaniu jej układu chłodzenia. Najbardziej wykorzystały ją firmy Elsa i Galaxy, które stworzyły niereferencyjne modele zajmujące tylko jeden slot w obudowie. To poczytacie sobie dalej, nie? Windows 9. Zobacz nowe menu Start w akcji. Microsoft prezentował już nowe menu Start systemu operacyjnego Windows 9, a kilkadziesiąt godzin temu w sieci pojawiły się zrzuty ekranowe przedstawiające zmiany w interfejsie użytkownika, ale dziś odświeżone menu Start możemy zobaczyć na filmie. Wow, ale prezentacja! Menu Start zostało całkowicie wyeliminowane w systemie Windows 8 wraz z przyciskiem Start. W Windows 8.1 Microsoft próbował odpowiedzieć na krytykę w tej sprawie, ale ostatecznie ograniczył się jedynie do przywrócenia przycisku Start w pasku zadań. Taki krab. Taka... Jak to się nazywa? No taka sztuczna noga. Proteza, o przepraszam. Dla wielu ludzi wciąż za mało i z tego powodu w systemie Windows 9 powróci menu Start, ale w zmienionej formie. Widzieliście? Chcecie zobaczyć? Na filmie. Widziałem obrazki. Ale może na filmie. O, właśnie. Tak trochę metro wsadzili po prostu w ten menu Start i zrobili, że jest nowy. Więc to by było na tyle. Dying Light. Premiera gry przyspieszona. W ostatnich miesiącach wiele gier jest przesuwanych na późniejszy termin, ale zdarzają się wyjątki. Wow, fajnie. Jednym z takich wyjątków jest Dying Light, którego premiera odbędzie się wcześniej niż przewidywało polskie studio Techland. I to jeszcze Polacy. Widzieliście? Niektórzy pewnie nie. Apokalipsę zombie przyjdzie nam przetrwać w styczniu 2015 roku, a konkretnie w dniu wydania podstawowej wersji GTA 5. To słabo. Się wstrzelili. A może właśnie chcieli. F1 2014 z polskim komentarzem Andrzeja Borowczyka. Znacie?
Sonega zapowiedziała, że w polskiej edycji gry F1 2014 pojawi się znany dziennikarz sportowy Andrzej Borowczyk. To nie jest pierwsza odsłona tej wyścigowej serii w wersji zlokalizowanej, ale to pierwszy raz, gdy zdecydowano się na wybór doświadczonego komentatora i co najważniejsze się związanego z Formułą 1 od kilku dekad. Znacie temat, to znacie gościa i fajnie będzie posłuchać go w grze, jak ktoś będzie chciał sobie pośmigać tym, nie? Tak, by oglądał naprawdę wyścigi w telewizji. Dobra. Modecom haka, niedroga obudowa. Nie, to dzięki za Modecoma. Promocje ominiemy, bo to stare. A to jest trolling masakryczny. AMD mobilizuje swoją społeczność i zachęca do udziału w imprezie Game 24 organizowanej przez Nvidia. Zapewne większość z Was wyczekuje już imprezy Game 24, która jest właśnie w toku, zaczęła się kilka godzin temu, przygotowanej przez Nvidia. Jak się okazuje, wydarzenie to zainteresowało także AMD, które postanowiło już kolejny raz i nieco zepsuć, wysyłając tam swoich najzagorzalszych fanów. Wiadomości e-mail z instrukcjami dotarło do 15 tysięcy członków grupy Red Team. Jak dla mnie, poczytajcie ten artykuł jak chcecie, jak dla mnie to jest trollowanie i według mnie AMD nie powinno w taki sposób mobilizować swoich fanów. Według mnie to jest głupota. Marketing powinien zostać, dział cały marketingu, czy prezes, który to wymyślił, powinien zostać wywaleni. Ale oczywiście niektórzy się dają, biorą popcorn i oglądają transmisję i czekają, aż padnie w atakach czerwonych i będzie jadka. Ja nie. Według mnie to jest głupie posunięcie w stronę AMD. Zamiast AMD się ogarnąć i robić coś fajnego, to po prostu trollingiem i populizmem się zajmuje. Co tu napisałeś? Fajnie, ale można zmieniać na metro z Windows 8 i ja tak wolę. Ja nie chcę metro, mam włączonego Classic Shell i mam gdzieś metro. Dobra, Windows Phone nas interesuje. Nvidia GeForce GTX 980 prezentujemy zdjęcia karty referencyjnej. Widzieliście? Videocard opublikował nowe zdjęcia referencyjnego modelu karty GeForce GTX 980. Nic nowego, po prostu numer zmieniony, wygląda tak jak stara. Zaprezentowany został system chłodzenia oraz PCB, a wszystko to zostało porównane do karty GTX 780 Ti, no, która była właśnie tak wydana. Szukuje się kilka zmian, między innymi w przypadku liczby wyjść wideo. No tutaj się trochę różni, możecie zobaczyć. DVI, HDMI, HDMI, czyli HDMI i chyba 3 DisplayPorty, z tego co pamiętam. Zobaczmy sobie, jak wygląda. No wygląda jak 780 Ti. Tu ten Black PCB fajnie wygląda. PCB nie kombinowała. No tutaj coś jest przykombinowane, coś więcej. Tu trochę też się różni. Jak i również tu. Co tu jeszcze mamy? Aha, a nie ma. A gdzie są te? Pokazali czy nie pokazali? Nie pokazali w końcu. Myślałem, że będzie zdjęcie, bo widziałem już zdjęcie wyjść. Ale nie ma, widzę tutaj. Dobra, obejrzymy sobie później. AMD obniża cenę Radeona R9290. Wreszcie. X, o przepraszam, X. AMD przygotowuje się do premiery kart NVIDIA na różne sposoby, poza wojną PR-ową. Czerwoni mają zaprezentować też coś, na czym skorzystają zwykli użytkownicy. Chodzi oczywiście o cięcia cen karty graficznych. Tym razem padło na model R9290X. Zajrzyjmy głębiej. Zobaczmy, co tu się dzieje. Modele referencyjne Radeona R9290X już teraz kosztują w wybranych sklepach $450, podczas gdy karty z autorskimi systemami chłodzenia to koszt $500 i więcej. AMD planuje cięcia cen tych ostatnich, by klient mógł zakupić je za $450 do $500. W wielu przypadkach spadek będzie bardzo duży i bardzo dobrze. Czy coś jeszcze jest napisane o cenach? Nie ma. Dobra, lecimy dalej. Windows 9 Centrum Akcji Wirtualne Pulpity. Do sieci wypływają kolejne filmy prezentujące nowości w systemie Windows 9. Na nowych wideo przybliżone zostało działanie wirtualnych pulpitów oraz nowego Centrum Akcji. Wygląda na to, że Microsoft zaczął wyciągać wnioski ze swoich błędów i przygotowuje system dopiero teraz, który zmarzy plamę po raczej chłodno przyjętym Windows 8. Nie wiem, czy chłodno. Według mnie jest lepszy od 7 i XP-ka i Vista razem wziętych. Dobra, lecimy dalej. Filmy z YouTube'a dostępne offline w Indiach. Google w ostatnim czasie coraz bardziej stawia na kraje rozwijające się, czego potwierdzeniem jest kolejna inicjatywa wyszukiwarkowego giganta. Właściciel serwisu YouTube postanowił udostępnić możliwość zapisywania filmów i tym samym oglądania ich bez wymogu korzystania z sieci. Funkcję tę ma w pierwszej kolejności trafić do Indii. Fajnie, nie trzeba będzie KeepVita używać. KeepVit po prostu straci rację bytu. UniDIMM, to ciekawostka. Uniwersalny slot dla modułów pamięci RAM typu DDR3 i DDR4. Ciekawe, nie? Wśród slajdów elektronicznych prezentacji na tegoroczną konferencję IDF pojawiły się informacje o tym, że firma Intel opracowała uniwersalny slot DIMM, UniDIMM dla komputerów przenośnych, w których osadzać można zarówno moduły pamięci RAM typu DDR3, jak i DDR4. Tego typu rozwiązanie zapewnia
Ciepło zostanie przyjęte przez rynek, gdyż znacząco ułatwi przechodzenie na nowe rozwiązanie w zasadzie, na zasadzie wyboru, a nie przymusu. No nie? Znaczy przymusu, no sorry. Ale jakiego przymusu? Kupujesz lapka, masz pamięci DDR3, zmieniasz lapka, kupujesz nowego, masz DDR4. Koniec, jaki tu przymus? Wiadomo, że nie wsadzisz tu i tu jednej i drugiej, ale takie udogodnienie myślę, że będzie udogodnieniem. Microsoft testuje strumieniowanie gier z Xboxa do zwykłej przeglądarki internetowej. Czyli co? Będziemy mieli chmurę. Portal Nowin dotarł do ciekawych informacji na temat nowej usługi strumieniowania gier firmy Microsoft. Gigant z Redmond miałby obecnie pracować nad udostępnieniem gier z konsoli Xbox na zwykłe przeglądarki internetowe, dzięki czemu produkcje te dostępne byłyby praktycznie na każdy sprzęt. Fajnie, można by grać na tablecie. Albo na komórce. W ekskluzywy z Xboxa. W małej rozdzielczości na telefonie albo na tablecie można by było mieć szybciej może, chociaż nie, 60 klatek i tak będzie nie więcej, albo, przepraszam, 30 niektórzy. Dobry żarcik. A właśnie, Microsoft przejął studio Mojang, odpowiedzialne, Mojang, przepraszam, odpowiedzialne za Minecrafta, przepraszam, Minecrafta, za 2,5 miliarda dolarów. Może przeczytam to, a potem powiem wam, co o tym myślę, bo mam pewną myśl na ten temat. Sprawdziły się informacje dotyczące przejęcia studia Mojang przez Microsoft, które na swoich łamach podał The Wall Street Journal. Gigant z Redmond oficjalnie ogłosił fuzję, która kosztowała go aż 2,5 miliarda dolarów. W związku z przejęciem Mojang odchodzi założyciel studia Marcus Notch Persson. Co o tym myślicie? Przejęcie Mojang, zbiera manatki, wziął kasę i ucieka? O co chodzi z tą główką, bo nie rozumiem. To jest czyjaś główka i widziałem już parę razy, nie ogarniam tego. Przejęcie Mojang i praw do marki Minecraft przez Microsoft to zdecydowanie jedna z największych transakcji w branży gier od kilku ładnych lat, chyba największa. Wrażenie robi przede wszystkim kwota, którą musiał zapłacić gigant Redmond, 2,5 miliarda dolarów za studio, które zaistniało tylko dzięki jednej grze. To gigantyczne pieniądze. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że nie jest to bezsensowna inwestycja, znając wyniki sprzedaży tytułu. Ponad 54 miliony sztuk sprzedanych na właściwie wszystkich dostępnych platformach robi wrażenie chyba na każdej firmie wydającej gry. Co ważne, po przejęciu gra będzie nadal sprzedawana wszędzie tam, gdzie już była dostępna. No fajnie! Pewnie jeszcze będzie w sklepie Microsoftu. Microsoft nie planuje w żaden sposób ograniczać obecności marki na innych niż swoje platformach. Oznacza to, że Minecraft nadal dostępny będzie na Androidzie, iOS, macOS i konsolach Sony. W oświadczeniu stwierdzono jednak, że wszystko może się zmienić w przyszłości, co oznacza, że nowe gry Mojang mogą stać się tytułami ekskluzywnymi dla platformy giganta z Redmond. No oczywiście. Co kupił Microsoft tak naprawdę? Listę klientów. Wraz z przejęciem, której będą sprzedawać swoje produkty. Wraz z przejęciem. Tak to działa. I lista subskrybentów się liczy na świecie teraz. Nieważne, czy to jest publiczność w telewizji zwykłej, czy w gazetach, czy gdziekolwiek u jakiegokolwiek innego wydawcy i tak dalej. My się liczymy, pamiętajcie o tym. Czy Facebook, nie? Wszyscy się podniecają statystykami, YouTube dorzuca dużym YouTuberom większe statystyki, żeby pokazać, nie wiem, wydajność reklam, czy czegokolwiek, co jest bzdurą. Dlatego nie korzystam z reklam YouTube'owych, ale to o tym zrobię kiedyś inny materiał. Tylko zamydlanie oczu. Wraz z przejęciem firmę opuszcza trójka założycieli Mojang. Marcus Persson, Karl Manech i Jonas Martensson. Jeśli źle czytam A. Martensson, to poprawcie. Nie ujawniono jeszcze, co zamierzają robić w przyszłości. Nie wiadomo też, co stanie się z marką Scrolls, rozwijaną od jakiegoś czasu przez studio. No, może zabiorą, może zostawią. Zobaczymy. Za to, co o tym myślę? To jest według mnie, jeśli ktoś robi coś takiego, ja rozumiem podejście biznesowe, że masz trzy kroki główne. Zrób coś dla kogoś, stwórz z tego system i to sprzedaj. Okej, okay. Rozumiem ten uśmieszek. Za to według mnie to jest jeden z niewielu przykładów, gdzie ktoś pokazał, jak drogo można, ale niestety sprzedać swoje marzenie. Według mnie to nie powinno zostać sprzedane, ale to jest moje zdanie. Gość powinien pielęgnować to cały czas, a teraz jak on odszedł, nie będzie trzymał tego standardu. Może firma będzie trzymała, nie wiem, ale jego nazwisko już nie będzie z tym połączone, będzie robił coś innego. Okej, wyszedł z biznesu, można powiedzieć, tak? Będzie chciał robić coś innego, może się znudził. Powodów może być wiele. Może skusiła go kwota, jednak go z Microsoftu przekonali. Za to jest według mnie jeden z niewielu przykładów, gdzie mógłbym powiedzieć jasno, że gość się sprzedał. Bo sprzedał swoje marzenie. Może o to chodzi, ale cóż, duży, może więcej Microsoft sobie kupił marzenie. Zobaczymy, co z tego będzie. A jeśli chodzi o stronę biznesowej, no to wiadomo,
Lista klientów. Lecimy dalej. GeForce 960, GTX 960 pojawi się za miesiąc. Już za, przeliżemy sobie głębiej. Już za parę dni. W trakcie imprezy Game 24, czyli gra 24. Gramy 24 godziny na dobę, czyli tak. Nvidia oficjalnie ma zaprezentować nowe karty graficzne z GeForce GTX 970 i GTX 980, ale wiemy, że oprócz nich w nowej generacji pojawią się też inne modele, tak jak na przykład GeForce GTX 960. O projekcie tym wciąż wiemy bardzo niewiele, ale z najnowszych doniesień japońskiego serwisu Hermitage Akihabara wynika, że GeForce GTX 960 nie pojawi się razem ze swoimi większymi braćmi. No dobra, to pojawi się później. Co prawda takiego obrotu spraw mogliśmy się spodziewać, ale przynajmniej dzięki nowym informacjom dowiadujemy się, że na model 960 GTX nie będzie trzeba czekać długo, bo ma on zostać oficjalnie zaprezentowany gdzieś w połowie października. Gdzieś w połowie października. To by było na tyle. Lecimy dalej. Google pożycza 32-bitowego Chrome na OS X. To zostawimy. Windows 9X Storage Sense i Wi-Fi Sense to też zostawimy. Użytkownicy walczą o zachowanie marki Lumia, to też zostawimy. Promocje w cyfrowej dystrybucji 16, 3 dni temu już nas nie interesuje. Explorer 12, nowy design, nowa nazwa i obsługa rozszerzeń. Przepraszam, jakie rozszerzeń? Prace nad nowym systemem Microsoft nadal idą pełną parą. W tym samym czasie inżynierowie firmy tworzą nową wersję przeglądarki internetowej, która tym razem niekoniecznie może nazywać się Internet Explorer. I E12, to taka będzie nazwa, miałaby przynieść ze sobą masę zmian, które miałyby przekonać do korzystania z programu fanów Chroma i Firefoxa. I don't think so. Rockstar tłumaczy opóźnienie GTA 5 w wersji na PC. No dobra, aż chętnie poczytam, chociaż GTA nie kupię. Nawet jak będzie na promocji za 2 złote, bo stare wersje są, a ich nie mam, nie gram, nie podoba mi się ta gra. Wiemy już, kiedy GTA 5 zawita na kolejne platformy, a dlatego czytam, bo to dla was. W tym także na komputerach osobistych. Niestety pecetowcy będą musieli poczekać nieco dłużej niż posiadacze konsol PS4 i Xbox One. No wiadomo, port trwa dłużej na peceta. Wywołało to oczywiście niezadowolenie tych pierwszych, którzy i tak czekali już dość długo na wydanie gry. No cóż, a ci od nowych konsol to co? Siedzą i wdłubią w nosie? Rockstar postanowił uspokoić społeczność i w końcu wyjaśnić, z czego opóźnienie wynika. No dzięki wam w ogóle, o wielcy Rockstar Mani. Kilka dni temu Rockstar oficjalnie ogłosił premierę GTA 5 na PC i konsole obecnej generacji w przypadku PS4 i X1. Gracze będą mogli zakupić swoją kopię już w listopadzie, pecetowcy, natomiast poczekają do końca stycznia 2015 roku, trochę długo, nie? Co dla wielu jest swego rodzaju policzkiem wymierzonym przez wydawcę. Och, jaka gra ego. Weźcie, przestańcie pieprzyć. Rockstar postanowił w końcu wyjaśnić, dlaczego wersja PC pojawi się później. Jesteśmy niezwykle podekscytowani przynosząc GTA 5 na PC, ale gra wymaga trochę więcej czasu w celu zapewnienia, że jest tak niesamowita i dopracowana, jak to tylko możliwe. Bla, 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 bełkot marketingowy. Bądźcie w gotowości, ta 4 miesiące. Bądź w gotowości 4 miesiące. Marzenie. Opadnę i pójdę gdzie indziej. Bądźcie w gotowości na ujawnienie nowych funkcji, informacji o wszystkich, ta hype'a utrzymać. No, może utrzymacie, gra jest dość znana. Informacje o wszystkich nowych wersjach w nadchodzących tygodniach, czytam na blogu Rockstara. Twórcy zdecydowanie nie chcą powtórki z tego, co przytoczyłem przy konwersji GTA 4. Właśnie. Ludzie to pamiętają, pamiętajcie o tym, że ludzie to pamiętają. Wiecie o tym? Do tej pory gra uważana jest za jeden z najgorszych portów w historii produkcji na PC. No, co było zabawy z pecetami, przy tym to była masakra, nie chciało to działać. Patrzę, sracze, aktualizacje, inne gówna. Inna sprawa, że nie można tutaj pomijać rynku konsolowego. Rockstar od dawna stawia go na pierwszym miejscu, no cóż, to widać, co nie jest dziwnie patrząc na wyniki sprzedaży kolejnych tytułów. Prawdopodobnie więc większe znaczenie miało po prostu uruchomienie sprzedaży gry PS4 X1, a edycja pecetowa była brana pod uwagę ostatnio. No, normalne. W nowej wersji znajdzie się masę usprawnień, w tym ulepszona grafika. Znaczy ulepszona o co? O nowe konsole? Dzięki. Bo peceta mogą być ulepszone, konsole by zrobiły bleh. Nowe utwory muzyczne, to chyba, że to jest wersji, w nowej wersji znajdzie się usprawnienie. Mówisz o wersji pecetowej. Nowe utwory muzyczne, dodatkowe bronie, samochody, jak tym nosi, ta marzenie. Miejmy nadzieję, że warto będzie czekać i Rockstar wywiąże się z obietnic wobec graczy pecetowych. No zobaczymy. Chociaż nie wierzę, że ekskluzywy, w cudzysłowie ekskluzywy prawie, tak? Na, chociaż nie do końca, na konsolę, potem zrobią na PC i będzie więcej, bo ludziom z konsoli co zrobi się? Gulim skoczy. I kupią PC-ta. I wreszcie zobaczę, jak wyglądać powinna gra. Na lepszej grafice. Dobra, co to jest? To mnie ciekawi. AMD Power Pack. Czerwoni, to jest coś nowego. Czerwoni prezentują specjalne zestawy swoich procesorów. AMD ma nowy pomysł na rozruszanie sprzedaży swoich procesorów Apple. Nie chodzi tu jednak o kolejne cięcia cen czy wydawanie nowych układów, a o specjalne pakiety 6 produktów, które miały być idealnym zestawem dla firm składających PC. Ach, o to chodzi. Oczywiście zakup kilku modeli jednocześnie wiązałby się z niewielkim upustem. To ci dopiero. To jak niewielki jest ten upust? Pokażcie.
Aż mnie to ciekawi. Normalnie sobie kupię ten 6 komputerów, ale będę miał taniej. Jeszcze taniej, przynajmniej jest taniej. Większość, ale Apple niektóre są dobre. A to o tym zrobię kiedyś materiał. O, zdziwili się pewnie. Szakra mówi o AMD. Spartan? Nie wiedziałem. Czyżbym słyszał już młodego, że beczy? A ja tu jeszcze nie skończyłem newsów. Większość użytkowników komputerów raczej nie łączy sześciopaków ze sprzętem komputerowym. No cóż, dobrze to złączyli. Teraz zapewne zmienia się to za sprawą nowej inicjatywy firmy AMD. Może na to z piwem sprzedawać. Jak otwierasz do piwa. Czerwoni zaprezentowali zestawy PowerPack, znaczy do kapsla. Zestawy PowerPack, na które składa się dokładnie 6 procesorów amerykańskiego giganta. A którego giganta? Sorry. AMD postanowiło w ten sposób sprzedawać w chwili obecnej jedynie modele Athlon. Nie no, A8, nie no, nie, te nowsze dajcie, Kaveri czy coś, a nie tych. Choć w przyszłości nie wykluczę, że do oferty trafią też inne układy. Sześciopaki zostały stworzone, no to chcą wyprzedać po prostu magazyny. Stworzone przede wszystkim z myślą o małych firmach, które składają zestawy komputerowe. Do zakupu PowerPack ma je zachęcić upust na poziomie 50%. To, dzięki. I tak dystrybucja to wchłonie. I sklepy. Czerwoni zaznaczają, znaczy sklepy właśnie, dystrybucja dla sklepów. Czerwoni zaznaczają, że różnice w cenach będą w dużej mierze uzależnione od rynku. No to właśnie o tym powiedziałem. Ha, ha, ha. Od rynku, czyli od dystrybucji, nara. Sześciopaki z wyżej wymienionymi procesorami znajdą się w sprzedaży na rynkach amerykańskim, w Europie Środkowym, Wschodzie i Afryce. W Afryce? Pozostaje oczywiście kwestia tego, ale gdzie, w piasku? Zakopane? Pozostaje oczywiście kwestia tego, że inicjatywa się przyjmie i na ile upusty będą atrakcyjne dla firm. Tym niemniej czerwoni liczą na duże zainteresowanie zestawami PowerPack, dzięki czemu firma mogłaby jeszcze lepiej konkurować z Intelem w przypadku żadnej z niższej półki cenowej. No, Afryka to taki rynek niezagospodarowany za bardzo. iPhone nie interesuje nas. O, w tym tygodniu była informacja, zapomnieliście pewnie. Borderlands wreszcie wylądował na Steam. Mówiłem o tym. Dobra, lecimy. Zamknięcie GameSpy, to było na koniec maja, mocno skomplikowały sytuację wielu graczy. Ta, pff, jak i tak w większości nie działa. Którzy planowali pograć po sieci w gry obsługiwane przez tę usługę. No tak, ja mówię o Bordera, to przecież było trochę więcej gier, nie? Niestety, niektóre działały, niektóre nie. Na szczęście większość wydawców nie pozostawiła swoich klientów bez pomocy i krok po kroku wprowadzała wsparcie dla Steamworks. Zarąbiście. Tym razem trafiło na grę Borderlands. Jeszcze bardziej zarąbiście. Może być jeszcze bardziej zarąbiście niż zarąbiście. Tytuł stworzony przez Gearbox i wydany przez 2K Games w końcu doczekał się wersji z obsługą Steamworks, dzięki czemu gracze mają bez problemu móc znów grać po sieci przy wykorzystaniu infrastruktury Steam. Yeah, już graliśmy. A propos, jeszcze mały wrzut. Wczoraj padł mi Border 1, nie mogłem go uruchomić, nie wiedziałem, co się stało. Sprawdziłem spójność plików, odinstalowałem grę, zainstalowałem grę, ale nie wszyscy oglądali to, co mówiłem i grałem, a inni oglądają newsy i dlatego o tym mówię jeszcze raz. I dlatego, co ja chciałem powiedzieć, i wypadłem przez te twoje gadanie. Sprawdziłem spójność plików, przeinstalowałem grę i dlatego graliśmy w Battlefielda 3, a nie w Bordera. Dzisiaj rano wywaliłem całą aplikację Steam, nie reinstall zrobiłem, tylko odinstalowałem Steama, co związało się niestety z tym, że wszystkie gry mi poleciały i teraz siedzę powoli, instaluję wszystko. Border 1 zainstalował nowa i na szczęście ruszył. Więc to był kłopot z aplikacją Steam. Zainstalowałem już Bordera 2, teraz instaluję Firefalla, który też już mi nie działał na Steamie wcześniej. Zainstalowałem go obok, a teraz już go wywaliłem i stawiam go z powrotem na Steam, żeby było widać, że gram w Firefalla, bo to niektórym utrudniało sprawę. Nie wiedzieli, że gram. Musieli wejść do gry. Dobra, kontynuujemy. Takie rozwiązanie trzeba mocno pochwalić, bo sam Borderlands do najmłodszych już gier nie należy. Tytuł doczekał się już przecież kontynuacja na horyzoncie, widać już Borderlands The Pre-Sequel. To kolejny już patch dla gry, który ułatwi życie jego użytkownikom. Wcześniej zdjęcie zostało zabezpieczenie Sekiro, by gracze posiadający Borderlands na płycie nie musieli się z nim męczyć. Zarobiście drugi fajny pomysł. Jest, pamiętajcie, jest... jest napisane. był to też wstęp do przenosin na platformę Steam, który możliwy był za sprawą Borderlands Granting Tools. Pełną instrukcję dla właścicieli wersji płytowych znajdzie się pod tym adresem. Jest tutaj na stronce support2k.com hc/hc/en-us-articles-tralala-pc Borderlands Game Spy Shutdown and Conversion Tool. Jak ktoś ma na płycie, może sobie wciągnąć na Steama i możemy pograć. To jest bardzo ważna informacja. To nie pierwsza gra przeniesiona w ramach wielkiej migracji na Steamworks. Wcześniej podobnie postąpiono z Cywilizacją 4, ostatnio zapowiedziano przeniesienie wielu tytułów z programu Games for Windows Live, takich jak Resident Evil 5 czy Dead Rising 2. Fajnie. Dobra, lecimy dalej z newsami. Co to mamy? Apple, Srapple, jedziemy dalej. Niemcy proszą o ujawnienie algorytmu wyszukiwarki Google.
Google nie od dzisiaj ma problemy w Europie, gdzie zarzuca się firmie praktyki monopolistyczne. Tym razem sytuacja jest już naprawdę poważna, bo Niemcy zainteresowali się silnikiem dopiero. Wyszukiwarki giganta z Mountain View. Google może być w przyszłości zobowiązany do ujawnienia swojego tajnego algorytmu wyszukiwania. Xbox One Laptop. Mobilna wersja konsoli. Nie, dzięki. Ale to jakiś mod. To nas nie interesuje. Ach. To jest ciekawy artykuł, przeczytajcie go, poczytajcie też, dość dużo komentarzy jest i są bardzo cenne, więc warto podejść do tego tematu na zimno, bo jest trochę trollingu, jest trochę, jak to by nazwać, jest trochę nieścisłości i jest w komentarzach i oczywiście takiego przepychania się ping-pongów i tak dalej. Generalnie sprawa rozbija się o DisplayPort 1.3, już jest bez Adaptive Sync w standardzie. Niektórzy przyczepili się do nagłówka, że to nie tak, że nie tak powinno być napisane, albo że powinno być inaczej i tak dalej. Generalnie z mojego punktu widzenia wygląda to tak. AMD coś obiecywało, VESA coś zrobiło. Nie do końca jest to, co dokładnie obiecywało AMD. I można powiedzieć, podsumować, może to będzie trochę krzywdzące, ale AMD znowu obiecywało coś, czego albo nie zrozumiało do końca, albo, a może ja nie zrozumiałem, możecie tak napisać, albo my nie zrozumieliśmy tak, jak AMD by chciało, żebyśmy zrozumieli. AMD coś zrobiło, VESA coś zrobiło i to jest wszystko jako opcja. I teraz to nie jest standard. Standard ma pewne ustandaryzowane zasady i teraz nie można, standardem jest na przykład kształt wtyczki, tak, DVI, DisplayPort, czy jakikolwiek. I teraz nie możemy sobie wyjąć kilku pinów i włożyć kilku pinów w zależności od tego, bo to nie będzie spełniało standardów. AMD obiecywało, że będzie to standardem, jeśli chodzi o FreeSync'a. VESA wprowadziło to jako opcję dla producentów i teraz to od producentów zależy, czy oni wezmą sobie to do monitora, czy nie. Sprawy licencyjne oczywiście to jest osobny temat, jakby porównując do NVIDIA G-Synca, gdzie jest jakby licencja i trzeba ją wykupić i jest drożej, ale w tym przypadku, jeśli chodzi o FreeSync'a, no te monitory będą też nie będą tańsze, tylko będą trochę droższe i jakby cała sprawa rozchodzi się wiadomo o kasę, więc to nie będzie tak, że po prostu te monitory, które mamy albo te karty, które mamy, nagle jak ktoś wprowadzi jakiś standard i coś się zaktualizuje u nas, to nagle się to stanie. Nie, to trzeba przerobić cały monitor od nowa i wypuścić nowe monitory i zobaczymy, co z tego wyjdzie, więc na razie jest nadal trochę przepychanki słownej, trochę trollingu, trochę fanboystwa i tak dalej, ale poczytajcie to na zimno, bo temat jest fajny i ciekawie się sprawa rozgrywa w ogóle. Za to jestem ciekaw, czy tutaj z tak zwanego punktu widzenia większy może więcej, czy nie będzie tak, że jak to nie weszło do standardu, jak Adaptive Sync czy FreeSync, jak to AMD nazywa, nie wejdzie do standardu, że wszystkie monitory będą to miały, a fajnie by było, żeby tak było, bo wtedy nawet te komputery tanie, które kupujemy, najtańsze monitory IPS, najtańsze monitory TN do komputerów do biur, do komputerów do szkół, dla dzieci i tak dalej, żeby to miały, to wtedy ten obraz byłby płynniejszy, a to byłoby dużo lepsze dla naszych oczu. To jest bardzo ważne. Jak siedzisz dużo godzin przed ekranem, to bardzo ważne, żebyś miał dobry monitor, bo oczy masz tylko jeden monitor, sobie możesz wymienić oczy, nie. A potem, wiesz, stępnia robić z 13 posterunku takie okulary mieć, to niezbyt dobrze. Ja siedzę parę lat i nie mam wady wzroku, bo dbam o oczy, dbaj i ty. Dobra, lecimy z artykułem, koniec off-topa. Konsorcjum VESA Video Electronic Standards Association, jakby ktoś nie wiedział, poinformowało o udostępnieniu specyfikacji interfejsu DisplayPort 1.3. Aha, mówiłem, że w 1.2 już 1.2a miało być, a oni tu jakby zrobili specyfikację już nowego. Odświeżona wersja DisplayPort 1.2a zapewniać ma maksymalną przepustowość łącza na poziomie aż 32,4 giga na sekundę. Każda z czterech linii sygnałowych pracuje z prędkością 8,1 giga, co stanowi wartość o połowę wyższą w porównaniu do poprzedniej wersji standardu. DisplayPort 1.3 pozwala na uzyskanie przepustowości 25,92 giga dla samego sygnału wideo nieskompresowanego. Zajrzymy sobie głębiej. Sorry. Dzięki zwiększeniu przepustowości nowy DisplayPort 1.3 zapewnia obsługę większych rozdzielczości obrazu, a w tym niedawno zapowiedzianych monitorów
5K z matrycami o rozdzielczości 520x2880 pikseli z wykorzystaniem pojedynczego kabla i bez użycia kompresji sygnału wideo. Fajnie, nie? Wykorzystując tylko jaki komp to pociągnie. No dwie karty MIM, no 900 już może pogonią, tylko ile klatek. Ale wykorzystując technikę multistream możliwe jest też stosowanie poprzez tylko jeden kabel kilku monitorów pracujących z rozdzielczością większym niż obecnie. Fajnie. Coś piszczy. Dodatkowo technika VESA Coordinated Video Timing daje możliwość użycia np. dwóch monitorów 4K Ultra HD o rozdzielczości 3840x2160 pixelów. Standard DisplayPort 1.3 zachowuje obsługę konwersji sygnału wideo z interfejsów VGA, DVI oraz HDMI, a dodatkowo dodaje obsługę standardów HDCP 2.2 oraz HDMI 2.0 z TEC, Consumer Electronic Control, dzięki którym nowy DisplayPort ma być bardziej wszechstronny w przypadku telewizorów. Warto też zwrócić uwagę na zapewnienie ochrony przed kopiowaniem treści wideo 4K Ultra HD. Czyli jak? Nagram sobie coś i nie będę mógł tego skopiować? Nie rozumiem. Nowy standard dodaje też obsługę strukturę pikseli 4x2x0, więc format coraz popularniejszy w konsumenckich rozwiązaniach telewizyjnych opracowanych z myślą o wyświetlaczach 4K i 8K. W monitorach to chyba mamy 4.4.0 z tego co pamiętam. W interfejsie DisplayPort 1.3 ulepszono wielofunkcyjność, a więc na przykład możliwość stosowania interfejsów łączących strumienie audio, wideo oraz inne w jednym kablu. Dzięki prędkości przesyłu 8,1 giga na każdą linię sygnałową nowy interfejs obsługuje pojedynczy monitor 4K Ultra HD przy częstotliwościach 60 Hz w 24-bitowej palecie kolorów poprzez dwie linie sygnałowe pozostawiają pozostałe dwie dla innych typów danych, takich jak np. interfejs Super Speed USB. Warto też zauważyć, że w specyfikacji DisplayPort 1.3 technika Adaptive Sync nie jest obowiązkowym standardem, za pośrednictwem której firma AMD realizuje swoje rozwiązanie FreeSync. W poprzedniej wersji DisplayPort 1.2a rozwiązanie to było tylko opcjonalne i najwyraźniej tak samo sytuacja wygląda w przypadku wersji najnowszej. Adaptive Sync zatem nadal nie jest elementem standardu, a jedynie opcjonalnym dodatkiem. No i się zaczęła burza, 66 komentarzy jak na razie, dużo minusów i jadą sobie tu ludzie. Co jeszcze? Według mnie dział marketingu AMD kuleje i to bardzo dużo. I tutaj mogliby się naprawdę chłopaki ogarnąć. Ja rozumiem, że mogą sobie realizują swoje rozwiązanie FreeSync, tylko że AMD nie jest firmą produkującą monitory. I teraz, czy AMD sobie powie, a tu jest za darmo, trala, ale teraz producent monitora musi to przetestować, musi sprawdzić, czy to działa, zmienić kontroler, pobawić się z tym trochę, wysłać do certyfikacji, zapłacić za to, a AMD mówi, tak, to za darmo, wybierzcie, kupujcie z tego wszyscy. To jest takie trochę dzieciniada, jak dla mnie populizm, który stosuje ostatnio AMD i to mi się nie podoba, nie promuję tego. Poczytajcie artykuł, bardzo fajny, do przemyślenia i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Można powiedzieć, że tym samym dzięki temu Nvidia, G-Sync Nvidia będzie żył dłużej, a myślałem, że po prostu będzie tak o standard i wszyscy będzie mieli tak samo, a niestety tak nie jest. Podejrzewam, że Nvidia mogła tutaj pewien nacisk wywrzeć jeszcze dodatkowo na VESA, ale to tylko moja opinia, zobaczymy. Usiedli, pogadali. Jedni już mają rozwiązanie sprawdzone, działające, trzeba za nie dopłacić, proszę bardzo, a drudzy są fantastami, że tak powiem, trochę. Nic nie mają, dużo gadają, nakręcają ludzi. Dobra, nieważne, ja się nakręcam niepotrzebnie. Jedziemy dalej. Modekom dziękujemy. GeForce GTX 970-984 model firmy Asus i Gainward. Już za 3 dni, czyli dzisiaj, bo to jest 16, tak, to dzisiaj. Nvidia ma oficjalnie zaprezentować nowe karty graficzne GeForce 970, jest test. 980 to już jest test, bo to już jest podlinkowali. Cwaniaki. Stanie się to dokładnie 19 września w trakcie całodobowej imprezy Game 24. Gra 24, żeby było ładnie po polsku. Gramy 24 na dobę. O. Do tej pory jednak w sieci pojawiły się już całkiem konkretne informacje na ich temat, a przede wszystkim zdjęcia kart referencyjnych oraz paru autorskich konstrukcji. Tym razem pojawiły się zdjęcia paru modeli kart od kolejnych firm, a więc Asusa i Gainwarda. Pokażę Wam tego newsa, chociaż miałem go nie pokazywać, bo byśmy lecieli dalej, żeby nie marnować czasu trochę, ale no, co, internet mi się zawiesił i stoimy? Cholera. No, to może się otworzy zaraz. No, dawaj, jest. Duże może grafiki załadowali. I powiem Wam, że najbardziej chyba bym się 970 by mi się widziała, bo jest bardzo atrakcyjna cenowa, oczywiście w wersji Strix, żeby była cicha. To jest chyba ten produkt, który będę celował. No tutaj oczywiście referent taki samo Gainwarda, Chińczycy, bo tu nic się nie postara. O, jest, śledź. Jest jedno DVI, nie dwa, jedno HDMI i trzy DisplayPorty, mini DisplayPorty.
Także zmieniło się trochę, nie? Za to tutaj na przykład mamy jedno DVI, jedno HDMI i trzy duże DisplayPort. Jest trochę inaczej, nie jest tak samo na każdym. No, to niestety Phantom wygląda jak cegła. A ktoś tu powiedział, że stare radio. Albo trudna, jeszcze inny komentarz widziałem. Także śmiechowo, ale tak, Strix. Tutaj widzę, że jest duże. Chyba nie zmieniłem, czy zmienili coś. Nie widzę tego Strixa, trzeba go obejrzeć. Są dwa DVI, HDMI i DisplayPort. Dobra, lecimy dalej. iPhone nas interesuje. O, przepraszam, nie to miało być. To są te artykuły. GeForce 970 ma kosztować tylko $299. Z najnowszych doniesień wynika, że referencyjne karty graficzne GeForce 970 powinny w sklepach kosztować zaledwie $299, a nie referencyjne od około 329 do 349. To jest bardzo fajna informacja. Bardzo, naprawdę. To jesteśmy, już zresztą wiecie, bo już informacje są, więc jest naprawdę hardkorowo. Bardzo przystępna cena. Jak na nową kartę i taką wypasioną, lepszą w niektórych testach, lepszą od 780 Ti, ale niewiele testach, ale w niektórych podejrzewam, że jak zoptymalizują. O tym też zaraz powiem na koniec. A propos, co mnie ciekawi. Już w czerwcu pisaliśmy o tym, że dla kolejnej generacji kart graficznych, wtedy znanych jako 880 i 870, będzie szykuje niespodziankę cenową. Wydaje się, że z tym właśnie będziemy mieli do czynienia. Do tej pory spekulowaliśmy, że wyniesiona około $349, co i tak stanowiło całkiem interesującą ofertę. Oczywiście, jeżeli wydają się kultura pracy, to pisze. Dopisały. Ale okazuje się, że dotychczasowe przewidywania były na wyrost. No, zobaczymy. Co będzie dalej? Intel na PC gra, a to jest fajny news, 771 milionów graczy. Komputery osobiste w ostatnich latach zyskały na wartości w oczach wydawców gier. Coraz więcej tytułów wydawanych jest na PC, a sama baza użytkowników jest potężna. Intel twierdzi, że ma być to dokładnie aż 771 milionów osób, co wydaje się wręcz liczbą astronomiczną. I podczas Intel Development Forum Kirk Skaugel wypowiedział ciekawe zdanie. Według niego na świecie jest teraz 771 milionów graczy PC-owych, to co dziesiąty mieszkaniec naszej planety. Liczba ta wygląda raczej dziwnie. Nie wiadomo też, w jaki sposób niebiescy policzyli PC-owców, którzy grają w gry. Intel wskazuje, że desktopy żyją i mają się całkiem dobrze. Ma być jeszcze lepiej za sprawą przyszłych procesorów firmy, na które powinni czekać też zapaleni gracze. Lisa Graf z Intela w rozmowie z PC Gamerem ujawniła, że firma ma zdecydowanie bardziej skupić się na tej grupie użytkowników, czyli na nas, gamerzy górą. Bo jakby my ciągniemy rynek, tak, płacąc za te ich nowinki. Tylko szkoda, że nie na premierach. Znaczy szkoda dla nich. Według niej są to jedni z najlojalniejszych klientów, którzy dodatkowo zwykle wymagają rozwoju i bardzo wysokiej wydajności. Naprawdę. W 771 milionów najprawdopodobniej zostali włączeni też użytkownicy korzystający z gier przeglądarkowych i innych tego typu produktów. Wskazywać miałoby na to statystyki Steam. Valve już jakiś czas temu informowało, że ma 75 milionów użytkowników, a to w końcu największa platforma PC-towa. Inną kwestią, no to teraz tutaj jest 75 milionów, a tu 700, to jest 10 razy więcej prawie, więcej niż 10 razy więcej. Więc gdzie, jak jest tylko Steam na rodzinie, jest dużo mniej, gdzie oni się pochowali? Chyba na Facebooku grają w te facebookowe gry i może jeszcze w ten, w pasjansa. I w domu, i w zagrodzie, czyli w pracy. Inną kwestią jest też sama sprzedaż gier, która na PC raczej nie powala. Tak więc te 770 milionów niekoniecznie musi robić wrażenie na wydawcach, no nie? Bo oni jakby nie mają punktu referencyjnego, znaczy, że gdzie ci ludzie są? O, właśnie. Czy pani genia z Urzędu Pociska w pasjansa też została pojczona? Dobra. Komentarze sami poczytacie. Grubaśnie. Dobra, kontrol Xbox One dla Windows trafi do sprzedaży w listopadzie, co nas interesuje. Chociaż niektórych może GTA będą chcieli pograć, nie? Sony. Kolejna korekta spodziewanych wyników finansowych. Trudna sytuacja japońskiego giganta. Dzięki. Nie czytamy. Promocje cyfrowej dystrybucji dwa dni temu nas nie interesują. Micron M600. Specyfikacja nowych nośników SSD. Firma Micron zaprezentowała nową serię nośników SSD M600. Produkty te mają być najwydajniejszymi konstrukcjami dla rynku konsumenckiego, oferując przy tym kilka technologii, z których nie korzystano we wcześniejszych wydanych urządzeniach. Zajrzyjmy z ciekawości. Nie czytałem tego, nie wiem, o co chodzi. Ani nigdzie indziej nie słyszałem o tym. Micron M600 wyposażone zostały w kości NAND stworzone przy wykorzystaniu procesora technologicznego 16 nanometrów. Producent zdecydował się na użycie kontrolera 88SS9189 firmy Marvel ze specjalnie przygotowanym firmware. Pamiętacie, jak był kiedyś taki news? A tak, najfajniejsze jedno, to jest jedno słowo, że mniej wad potrzebują 900. Tak, to prawda. TDP jest przyjazne dla środowiska.
Pamiętacie newsa o specjalnie przygotowanym firmware, który podbijał prędkość działania SSD-ków razy 2 czy ileś? Czy 5? Nie pamiętam, czy to jakoś tak szybko było, ale jakby nikt w to nie poszedł. Nośniki zgodne są z interfejsem SATA 6 GB i dostępne w kilku wersjach 2,5 mSATA i M2. Wydajnie w konstrukcji prezentują się na papierze naprawdę przyzwoicie. Micron M600 może pochwalić się maksymalną prędkością zapisu sekwencyjnego na poziomie 510 MB przy odczycie wynoszącym 560 MB na sekundę. Liczba operacji wyjścia to odpowiednio 88 tysięcy jopsów oraz 100 tysięcy jopsów. Micron chwali się przy tym technologią Dynamic Rate Acceleration, która w niektórych przypadkach ma przynieść aż 2,8-krotnie wyższą wydajność w porównaniu do standardowych nośników SSD innych firm. M600 obsługuje również 256 bitów sprzętowe w szyfrowaniu AES. Urządzenie poza różnymi typami dostępne są oczywiście w kilku wersjach pojemnościowych. Tradycyjne nośniki 2,5 cala użytkownik może, a cała portfela, wybrać pomiędzy modelami 128, 256, 512, 1 tera. Klienci, którzy będą chcieli wybrać wersję MSATA i M2, otrzymają podobny zestaw, tyle że bez edycji 1 tera. Micron chce wprowadzić swoje nowe nośniki do sprzedaży jeszcze w tym roku początkowo. No wiadomo, że przed gwiazdką trafi do producentów OM, ale bardzo szybko ma być też dostępny do klientów indywidualnych. Niestety nie podobne ceny nośników. Się dowiemy za niedługo. Galax. Nowa marka zastąpi na rynku Galaxy i KFA2. Pamiętacie KFA2? Właściciel marek Galaxy i KFA chce w końcu ujednolicić swoją ofertę. Na rynku ma pojawić się nowy gracz o nazwie Galax, który w zasadzie będzie zajmował się tym co samym co wcześniej, produkcją kart graficznych bazujących na układach NVIDIA. Ale są jakieś te, może grafiki? Galax. Tej nie ma, nie załadowała się. Załaduje się? Przesyłanie jeszcze. O, ach, tak Galax wygląda. What's your game? Ok, idziemy dalej. Electronic Arts zmieni swoją politykę wydawniczą. Ale że co? Aż zajrzę głębiej. Przewiniemy sobie. Coś wolno chodzi ten internet. Nie wiem, przez to ściąganie chyba. Firewall idzie. Nie to, to miałem kliknąć. 54%. Electronic Arts to jeden z najbardziej znienawidzonych przez graczy, producentów i wydawców gier. Taki wizerunek oczywiście nie wziął się z powietrza. No jak nie, przecież emocje buzują w powietrzu. Cięcie tytułów na kawałki, problemy z największymi produkcjami, czy w końcu stawienie głównie na znane marki i brak innowacji zrobiły swoje. Nowy CEO firmy Andrew Wilson, to będą wieszać na nim teraz, chce jednak zmienić obraz EA na bardziej ludzki. No dobrze, Wilson udzielił ciekawego wywiadu serwisowi Polygon, z którego możemy dowiedzieć się, jak firma postrzega rynek i co zamierza zrobić w przyszłości, by zerwać z łatką złego wydawcy. COE chce przywrócenia stanu, gdzie gracz jest na pierwszym miejscu. Ale mrzonka. Według niego w ostatnich latach elektronicy zbyt mocno od tego odeszli. Jak każdy korporacyjny biznes ma podstawową zasadę. Interes klienta nie równa się interesowi korporacji. Tak jest niestety na całym świecie. I jej żadna firma od tego nie odstanie, bo zginie. Firma ma zacząć w końcu pielęgnować relacje z klientami kupującymi jej produkty. Jednym z głównych celów będzie zwiększenie znaczenia rynku gier cyfrowych i usług. Wiąże się, no usługi fajnie by było, gdyby poprawili. To by był krok w naszą stronę. Wiąże się z tym lepsze traktowanie graczy podstawowych korzystających z platformy Origin. Nie będzie się tak wywalał Battlefield w końcu? Ale fajnie. Pierwsze tego efekty już widzimy. Wprowadzenie refundacji za nieudany zakup? Ok, to jest plus. Udostępnianie darmowych produkcji? Drugi plus. Czy testowy okres gier? Trzeci plus. Największe tytuły są naprawdę dobrymi inicjatywami. Tak, popieram. Omówię też o nich. Andrew Wilson twierdzi też, że jest zwolennikiem tworzenia jak najbardziej dopracowanych tytułów. Dlatego studio należące do EA lub wydające gry pod banderą firmy będą w przyszłości pracować tak długo, jak tylko tego potrzeba. To już nie będzie gier pod EA. Nowy Battlefield za 10 lat. Przesunięcie daty premiery ze względu na chęć dopracowania widzieliśmy w przypadku Dragon Age Inquisition i Battlefield Hardline. Możliwe więc, że elektronicy jednak będą stosować się do tego, co mówią w wywiadach. Nawet nie chcę zaglądać w komentarz. Kosmos Browser, dostęp do internetu przy pomocy sieci GSM, to nas interesuje. TP-Link, Archer, nowy router i karta sieciowa, nie. Smartfony, nie.
Nvidia Game 24, COD-owa impreza zagrać. Przypominamy, że już jutro 19 września o godzinie 3 czasu polskiego ruszy transmisja na żywo COD-owego zdarzenia Nvidia Game 24 na imprezie, która odbędzie się jednocześnie w kilku miejscach na świecie: USA, Chiny, Szwecja i Anglia. Nie zabraknie takich atrakcji jak wywiadu z przedstawicielami czołowych studiów deweloperskich i koncernów Epic Games, Ubisoft, Electronic Arts, Blizzard czy Warner Bros. W Dota 2 konkursy i nagrody również dla uczestników Steama raz. Jak się przewidują ujawnienia pierwszych kart z serii GeForce GTX 900. To już wiem. Ach, w tym tygodniu też pojawił się Quake Live i zadebiutował na Steam. W ostatnim czasie można zaobserwować tendencję do przenoszenia gier na Steam, gier free-to-play obecnych już na rynku od dłuższego czasu. Tak było wcześniej z wieloma tytułami, m.in. Hawken. Chciałem pograć, ale mi się nie udało. To jeszcze chyba wtedy, jak nie było na Steamie, a może już był, nie pamiętam. Wiem, że zainstalowałem i się wywalał. I odinstalowałem. Teraz do tego grona dołącza także Quake Live. Już działa. Darmowy tytuł bazujący na legendarnym Quake 3 Arena. A jeszcze mam jedno do wydawców, jedną prośbę. Dajcie Fira na Steam, tego free-to-play online, co jest. Fira bym pograł. Kupiłem sobie ostatnio stare Firy, bo w nie grałem. Trójka mi się nie podoba, jedynkę, dwójkę mam. Torment, Tides of Numenera, duchowy następca Planescape Torment w akcji. Aż zajrzę, Planescape Torment mam w fajnym wydaniu takim... Otwieram na płytkach czterech, wypasiony. Premiera Wasteland 2 już jutro, a twórcy gry, czyli dzisiaj, nie mają czasu na odpoczynek, bo czeka na nich kolejny CRPG Torment Tides of Numenera, który obecnie znajduje się w fazie preprodukcyjnej. Duchowy spadkobierca Planescape Torment, jednego z najlepszych tytułów w swoim gatunku, nabiera powoli coraz poważniejszych kształtów, a na dowód tych słów studio Inxile Entertainment pokazało pierwszy ponad 3-minutowy gameplay gry ufundowanej na platformie Kickstarter. Jest filmik, obejrzyjcie sobie, wygląda nieźle. Poczytacie sobie dalej newsa, jakieś zdjęcia. Ciekawy jestem, czy będzie taka fajna, jak się zapowiada. Kindle nas nie interesuje. Bitcoin zakazany w Bangladeszu, za jego życie grozi więzienie. Masz Bitcoina w telefonie, to lepiej tam nie jedź. BitTorrent Blip, no proszę, anonimowy komunikator internetowy. iOS 8, nie, dziękuję. Windows 9, Microsoft wprowadzi nowy system aktywacji i ulepszone zabezpieczenia antypirackie. Tak, dobrze. Mrzonek, ciąg dalszy. Ok, lecimy dalej. Samsung S27D590C, to są po prostu te symbole takie, że zapamiętałem je od razu. 27-calowy monitor z zakrzywionym ekranem Full HD. Producenci teraz śmielej wprowadzają na rynek telewizory i monitory z zakrzywionym ekranem. Kolejny tego typu produkt zaprezentował Samsung, no przecież LG ostatnio było ten 34 coś tam, nie 34 EU czy coś, UE97 czy coś, nie pamiętam, ale jest taki. To Samsung nie mógł być gorszy. Kolejny tego produkt zaprezentował Samsung, model, który już czytałem, to 27-calowa konstrukcja, wyceniona około $450. To niedrogo. Ale 27 cali, nie 34. Sprzęt reklamowany jest jako idealny dla fanów gier i filmów. No dobra, jeśli jest taki, aż zajrzę. Ciekawy jestem, jaka jest specyfikacja. Margisynka albo specyfikacje z włączonym DisplayPort 1 czy z włączonym Adaptive Synkiem, to bym się zainteresował przy takiej cenie. Nawet z Samsunga. Producenci teraz śmieli wprowadzają na rynek telewizor, czytaliśmy, nowy monitor. Samsung oferuje 27 cali ekranu, 1000... No nie... Full HD? To nawet nie będę tego czytał dalej. Nara. Ubuntu Touch nas nie interesuje. Final Fantasy 13 zmierza na PC i znamy wymagania sprzętowe. Grałem w siódemkę. Firma Square Enix poinformowała o tym, że trylogia Final Fantasy 13 trafi niebawem na konto osobiste, czego jeszcze kilka miesięcy temu byśmy się w ogóle nie spodziewali. Chyba nie spodziewali. Ostatni gracze PC-owi są wręcz zaskakiwani takimi ogłoszeniami jak dzisiejsze. Raptem miesiąc temu zapowiedziano Metal Gear Solid 5 na PC, a teraz do dzieła Hideo Kojimy dołączą wszystkie trzy osłony Final Fantasy XIII. Pierwsza z nich zadebiutuje już w przyszłym miesiącu. Słabo? Lubicie? All Music Access, darmowy dostęp przez 2 miesiące. Muzyka Google Play została udostępniona w Polsce pod koniec maja bieżącego roku, to prawda. Pod tą nazwą kryją się trzy usługi: miejsce do przechowywania swojej dotychczasowej kolekcji w internecie, sklep z cyfrową muzyką oraz dostępny za miesięczny abonament baza strumieniowanych utworów. Już przy okazji debiutu na polskim rynku Google dało wszystkim użytkownikom darmowy miesiąc na wypróbowanie nowej usługi, a teraz dodatkowo rozpoczęło promocję pozwalającą na bezpłatny 60-dniowy dostęp do All Music Access, w którym obecnie można znaleźć ponad 20 milionów utworów. No na tym małym może nie będzie widać krzywizny, na tym 34 już widać.
A propos muzyki, fajnie. Promocja cyfrowej dystrybucji, to zajrzymy, bo to dzisiaj. Sanctum, Galmon Canyon, Coppers, EVE Online, nowa grę z katalogu. Na Greenman Gaming 23%. Kod jest. Coś tutaj nam pikę zrobiło. O, Just Cause, widzieliście? Już robiłem. Znaczy nie, nie wrzuciłem go, ale na tym było, na live'ie. A może wrzuciłem, tylko jeszcze się mieli. Nie pamiętam. Dobra, zaraz zobaczymy, jak skończymy newsy. Type Rider, Strike Vector, coś tutaj takiego. Sniper Elite. O, zobaczcie to. Age of Wonders, Radar 80%, pamiętacie? 75%. Można jeszcze Batmana tu wyrwać. Origins też taniej. Dużo taniej, to nawet niedługo, nie? Mortal Kombat, myślę, że fajna ta. Injustice, fajna. Jeszcze dodatkowo Fiery. Wszystkie Fiery oprócz trójki. Wszystkie Fiery oprócz trójki. Watchmen, jak ktoś lubi Bastion, takie gry, czy Lord of the Rings, strategie takie i tak dalej, Scooby-Doo dla dzieciaków, co tam jeszcze, Deus Exy, na Gamers Gate, fajnego Rise of Venice, Double Packport, Deadfall, Incredibly Adventures of Van Helsing, też tutaj o, za 2, za 7, Tomb Raider Collection za 12, tu Tomb Raider za trójkę, tu za jedynkę, zobaczcie, nowy Tomb Raider za trójkę, a stary za jedynkę, masakra. Co tam, XCOM jeszcze, Port Royal, X3, Rome Total War, Empire Medieval, Napoleon Total War, Shogun Gothic, Patrician Guild, Tomb Raidery znowu twórcy, no, o, jest, ojejku, jest tego dużo, Gamefly, Jeez, no, masakra, Box Office, Postal, Stalkery, wszystkie. Tu jeszcze jakiś, tego to nie znam nawet, tego Fonstock Digital, na CDP u nas. Na Amazonie. No, jest tego od groma. Dobra. Ostatni news. GeForce GTX 970-980. Premiera topowych kart graficznych z rodziny Nvidia Maxwell, czyli news z dzisiaj. Zgodnie z przewidywaniami, dzisiaj nad ranem oficjalnie zaprezentowano najnowsze karty graficzne firmy Nvidia GeForce 970-980, oparte na ulepszonej architekturze Maxwell. Specyfikacje nieoficjalnie zdążyliśmy poznać jeszcze przed premierą. A ta teraz tylko się potwierdziła. Ta, przecież już się testowali wcześniej. Było na co czekać. GeForce GTX 970-980 to nie tylko demo na prędkości, ale również odczuwalnie wyższa sprawność energetyczna. Jakby tego było mało, niższy model może pochwalić się znakomitym stosunkiem ceny do wydajności karty referencyjnej. Referencyjnie można kupić od dziś. No nie wiem, czy można kupić od dziś. Czy już w sklepach są? U nas? Ja widziałem w mojej byłej dystrybucji, to są na liście, ale na stanie ich nie ma. Jest wkrótce dostawa. O, testy. Od razu możemy sobie zobaczyć. Battlefield 4, rozdzielczość UHD, UHO, rozdzielczość UHO 980 GB, tutaj standardowa 980, tutaj z G-Synciem trochę, nawet nie mniej, tak samo. 970, zobaczcie, jaka różnica. A różnica w cenie? 1000 zł. Masakra, nie? TI dopiero tutaj. No to, a kosztuje 2,5, tak? A ta 1400, czy tam 1400, 1500. 290 jest tu, X90, 780 tutaj. No, no różnica, dobra, na 56, 49, tam 4 klatki. To zauważycie w ogóle, tak byście grali? Na pewno nie. Chyba, żebyście sobie wyświetlili, to byście widzieli może. A tak to, ale no, różnica w cenie jest hardkorowa, nie? Muszą obniżyć cenę albo wycofać po prostu z rynku. Podejrzewam, że nie obniżą tak ceny, bo to byłaby masakra, więc po prostu je zabiorą. Nie wiem, co, na żyletki oddadzą. Crysis, proszę, wyniki Crysisa. Też niezłe. Także, jaki obrazek na tapetę. To by było chyba na tyle, jeśli chodzi o newsy. Jeszcze sobie odświeżmy, zobaczmy, czy coś nowego się pojawiło. No tak, sterowniki ściągnąłem. A jest! Wasteland 2. Ha! Mamy dodatkowe newsy. No właśnie, trzy nowe newsy. Dziś miejsce cinema światowa i zarazem polska premiera gry Wasteland 2, czyli kontynuacja protoplasty serii Fallout. Jest to wielce oczekiwany przez fanów gatunku Powrót do przeszłości. Powrót ten był możliwy tylko dzięki darczyńcom na platformie crowdfundingowej Kickstarter, w ramach której udało się zbierać na produkcję Briana Fargo prawie 3 miliony dolarów. Po 2,5 roku prac postapokaliptyczny CRPG wreszcie debiutuje i zbiera na razie dobre oceny. Mamy jakieś obrazki chociaż? Bo tam filmów nie będziemy odtwarzać. No film jest. O, jest obrazek. No, znaczy nie obrazek, tylko. Tutaj coś, edycja strażnika tylko niestety u nas. Mrojcio pokazywał u siebie, jak nie oglądaliście, to zobaczcie, co jest w środku.
Zobaczmy dalej. Humble Bundle, pakiety gier. Dobra, to nas nie interesuje. To sobie pomagacie sami. I nowe sterowniki dzisiaj ściągałem. Reinstalowałem. Wszystko działa. Nie popsuło się. Props. Nie widzę, bo taki zielony rzeczy muszę zaznaczyć. Props Dave. Siema. Zreszcie live. Zreszcie? Wreszcie? Codziennie są live, tylko pilnuj. Przecież jak gram, za każdym razem jak gram, to jest live. Ja nie wiem, o co chodzi. Wreszcie live. To jest news, a nie live. Tu nie będziemy gadać. Tu ja gadam, a wy oglądacie. Dobra, z newsów mamy wszystko załatwione. Zostawimy sobie i tutaj tak. Ostatnio żeśmy artykuły X-Nota tam widzieli. To tak, obejrzyjcie sobie to. Już o tym chyba wspominałem w międzyczasie. Wpływ pamięci operacyjnej RAM na wydajność komputera. Porównanie szybkości modułów 1600, 1866, 2133, 2400 i 2666. Także polecam ten artykuł. Jest bardzo fajny. Pokazuje, jakie... właśnie fajnie jest zrobione, bo jest wydajność w programach, wydajność w grach i wydajność appu, gdzie największy przyrost jest. Także pamięć pamięci nierówna, można zobaczyć. I tak, pamiętajcie, kupujecie jakiś sprzęt, ten jest w stoku, ustawiacie wszystko na stoka. To jest jakaś wydajność. I teraz tak, kupujecie procka do podkręcania, kupcie dobre chłodzenie, podkręćcie go dobrze. Kupcie dobrą płytę, żeby miała dobrą sekcję zasilania i dobrze chłodzoną, żeby to wytrzymało. Kupcie szybkie pamięci, kupcie dobrą kartę i podkręćcie wszystko i zobaczcie, jak złożycie te wszystkie klocuszki do siebie, to ziarnko do ziarnka w cudzysłowie, ile cała platforma wam wyżej skoczy. Zróbcie sobie takie testy. To zobaczycie różnicę i to, co ja w kółko powtarzam. Nie wybierajcie pamięci 1600, tylko bierzcie co najmniej 1866, bo to jest tendencja zwyżkowa. Nowsze gry będą leciały coraz szybciej. Będą korzystały z tych pamięci. Zobaczcie, jakie są przyrosty. Dla opóźnień. Oczywiście jakby się dało podkręcić pamięć na przykład 1600 na 2133 i zmniejszyć CL z 9 na przykład na 8, fajnie by było. Zapomniałeś K w słowie quick. No, dobra, co tu jeszcze możemy sobie zobaczyć? No, taki szybki news, dobra. Znaczy, przepraszam. Oj, zamknąłem niechcący. To nie miało być to, to miało być to. Czekajcie, otworzę jeszcze raz. To tutaj. Wróć tu. Wróć. Wyskakujące okno? Dobrze. Dobra, lecimy dalej z artykułem. Nie wiem, jak to tam daleko było, nie widzę, zobaczymy, może nie przytnie za bardzo. I tak mi pisze nic. Dobra, lecimy dalej z artykułami. Test Gigabyte X99 Gaming G1 Wi-Fi. Jak ktoś lubi Gigabyte, proszę bardzo. A tu jest ciekawy też artykuł. AOC G2460PG. Test 24-calowego monitora Full HD z techniką G-Sync, czyli 24-calówka, nie tak jak Asus wyszedł. To jest jakby, tamten jest troszeczkę większy, za to ten jest mniejszy. Jest, ma Full HD rozdziałkę, tylko niestety ma G-Synca, więc będzie sporo tańszy. Sporo, naprawdę. Co tu lecimy dalej? Asus Rampage 5 Extreme Test wreszcie się pojawił. Asus Rampage 5 Extreme to czołowy przedstawiciel serii ROG. Rampage to nazwa, której Asus nie nadaje byle czemu. Byle czemu Rampage. Fajna nazwa. Poprzednio się mają pyta Rampage 4 Black Edition. Tegoroczny model ma numer o jeden większy, tylko że nie jest Black. Poprzednia wersja, no, ostatnia, która była, to był Black. Ale i odpowiednik to była nie Black, tylko zwykła czerwona ROGa. ROG, czerwony róg. Numer większy, jakby nikt nie czuł potrzeby gonienia za oznaczeniem płyty ROG z platformy desktopowej, które są już w 7 generacji. I bardzo dobrze, Rampage nie musi się wyróżniać nazwą czy opakowaniem, bo każdy, komu mogłoby się przydać taką instrukcję, już zna tę markę. Nie wiem, to nie jest live, więc tu nie będę teraz o tym gadał. Tesoro Tizona z oddzielnym blokiem numerycznym test. Fajna klawiatura, jak ktoś zna markę, jak ktoś nie zna, to poczytajcie sobie artykuł. I tutaj są testy. GeForce 970 test w porównaniu z zadanym R9290 i tu jest test 980. Tak naprawdę to może być ten test, ten sam artykuł. Można, no dobra, nie do końca ten sam. Ale wyniki po prostu są te same, jest pogrubione, bo w wynikach 970 też występuje 980, więc po prostu w tym wyniku macie pogrubioną 970, a w 980 macie pogrubioną 980. Także możecie sobie poczytać, bardzo fajne artykuły. Chłopaki tutaj zrobili naprawdę hardkorowe testy. Karty naprawdę ładnie kręcą. No i wiadomo, że rządzić na rynku będzie 970, jeśli chodzi o sprzedaż. 980 jest jednak trochę
dużo droższe, więc nie wszyscy sobie na nią będą mogli pozwolić, a 970 naprawdę zastąpi 770 i jeszcze jest tańsza. Znaczy tańsza od tego, co nam się wydawało, że będzie. No, myślę, że to by było na tyle. A teraz odpowiem tu na pytanie. Szakalu, czy Razer wypuści laptopy w Polsce? Wiesz co, już mówiłem o tym nieraz, jeśli chodzi o Razera. Już sobie dałem spokój z duszeniem dystrybucji i Razer Polska o to, co będzie z laptopami Razera. Miałem jednego, był i znikł, ściągnąłem, wymęczyłem, wysępiłem i to był ten starszy. Teraz Razer, jesteśmy po prostu może za małym rynkiem dla Razera, żeby puszczał te laptopy do nas tak szybko, jak się spodziewaliśmy, że będą. Ale potem zaraz wyszedł drugi taki laptop, tylko z rozdzielczością już taką bliższą, czy nawet, nie wiem, 4K, czy coś takiego. Nie pamiętam. Cześć Islandor, właśnie kończę. Islandor, żeś się trochę spóźnił. Nie wiem, czy na Amazonie są oryginalne. Możesz sobie kupić w sklepie Razera. Sklep, Razer ma swój sklep, możesz sobie kupić, tylko że nie ściągniesz tego do Polski. Musisz kupić tam, mieć kogoś w Stanach, czy w Kanadzie, czy gdzieś tam, chyba w Stanach, na Stany jest, na Kanadę chyba też. I ktoś ci może po prostu go przysłać. Nie mam Amazonu, nie jestem właścicielem Amazonu i nie wystawiam na Amazonie, nie wiem, czy oni są, czy tam są oryginalne, czy nie. Nie widziałem nawet na Amazonie tego, więc trudno mi się do tego pytania odnieść. I prawdopodobnie dlatego nie puścili tych wcześniejszych laptopów z tą mniejszą rozdzielczością, tych, którego ja miałem, bo może badali rynek czy coś, nie wiem, może im nie poszły za bardzo i zmienili szybko rozdzielczość i wypuścili te nowsze, żeby były bardziej na czasie, a tamte, i tamte może będą dystrybuować dopiero na cały świat, jeśli w ogóle, nie wiem, nie wiem, nic, nie chcą puścić farby, jednego udało mi się wysępić, więcej nie, nawet jak chciałem drugiego, to już powiedzieli, że nie da się, więc to by było na tyle, musisz pojechać do Stanów i sobie przywieźć. I co? I żeby nie przedłużać, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. A sprawdzimy jeszcze, czy są jakieś newsy. Nie. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Szakal out.